Widzę, że ludzie już powoli kończą wchodzić na salę. Fajnie, że wybraliście moją prezentację. Powiem trochę o chaosie. Ogólnie mam na imię Bartek, przyjechałem z Gdańska. Na co dzień pracuję w firmie Spartes. Nie będę zbyt dużo o sobie mówił, bo mam bardzo dużo rzeczy do powiedzenia o samym temacie. I czy działa clicker? O, działa, dobra. Nie będziemy mówić o chaosie jako takim chaosie, który dzieje się na co dzień w moim, w waszych projektach. To nie o to chodzi w tej prezentacji. Będziemy mówić o czymś bardziej zbliżonym do... O, to jest na pewno chaos. Będziemy mówić o czymś bardziej zbliżonym do chaosu z Wiedźmina, tak? Czyli jakiejś takiej sile natury, którą staramy się kontrolować, bo wiemy, jak bardzo ona jest potężna. A tak naprawdę będziemy mówić o chaosie jako dyscyplinie. Jest takie coś, co się nazywa chaos engineering, czyli dyscyplina, która polega na tym, że nabywamy jakąś taką pewność co do systemu, który tworzymy, który utrzymujemy. To pewność w tym, że jest on w stanie wytrzymać jakieś nietypowe sytuacje na produkcji i tą pewność nabywamy poprzez eksperymentowanie. Więc to jest właśnie temat tej prezentacji. Tak? Czym jest chaos engineering? Jak chaos engineering wygląda w moim projekcie, w moim systemie? Ja większość czasu swojego doświadczenia w pracy z IT spędziłem tworząc, utrzymując systemy takie monolityczne. Tak, to było coś, co trzeba było zainstalować na jakimś serwerze. Może z reguły to były aplikacje internetowe. Natomiast od jakiegoś dłuższego czasu, od paru lat pracowałem z takim dosyć dużym systemem monolitycznym, który w pewnym momencie został wyniesiony do clouda. Tak? Czyli ten cały monolit został przeniesiony do clouda, do publicznego clouda. Nadal pozostał to jako taki monolit, tak? Tylko był po prostu hostowany gdzieś indziej, był dostępny w takiej wersji on-premise dla naszych klientów, ale monolitem jakby ciągle był. Coś związało się z różnymi problemami, na które cierpią monolity, nawet jeżeli są one dostępne i hostowane w cloudzie, tak? Czyli mieliśmy problemy ze skalowalnością, mieliśmy problemy z dostępnością i mieliśmy problemy też związane z tym, jak bardzo ten moi poprzez te kilkanaście lat tworzenia się rozrósł, czyli problemy z complexity i z takim dev velocity de facto. Więc w końcu parę lat temu ktoś postanowił, znaczy w sumie nawet razem postanowiliśmy, zrobić z tego monolitu wyciągniętego do clouda taki cloud native, taką cloud native aplikację, taką cloud native, taki cloud native system, tak? System, który będzie rozproszony, zamiast jednego wielkiego bloku będziemy mieć bardzo dużo małych bloczków. No i dzięki temu, pewnie jeżeli pracujecie już z systemami rozproszonymi albo słyszeliście dużo o systemach rozproszonych, mamy możliwość pojedynczych klocków, pojedyncze klocki skalować w jakiś odpowiedni sposób. Możemy je skalować wertykalnie, czy też skalować horyzontalnie, dodając dodatkowe nody, więc ten problem skalowalności powoli nam znika. Jeżeli chodzi o dostępność, no to z racji tego, że ta aplikacja to nie jest jeden wielki blok, w momencie, kiedy jeden nod w jakimś mikroserwisie nam upadnie, to i tak jest ona nadal dostępna. Natomiast nawet jeżeli jakiś jeden mikroserwis w tym wielkim rozproszonym systemie upadnie, to jest tylko i wyłącznie problem z jakąś konkretną funkcjonalnością. W tych czasach monolitycznych mieliśmy problem w ogóle z całą aplikacją, no bo tak naprawdę jedno query, które użytkownik wykonał na naszej aplikacji, potrafiło wyrządzić tak duże i potężne problemy, że cała aplikacja mogła klęknąć i była niedostępna dla wszystkich użytkowników. Wszystkie funkcjonalności były niedostępne. No i jeżeli chodzi o complexity i de facto związane z tym dev velocity, no to również ono zmalało, tak? No bo teraz nie pracujemy jako zespół deweloperski nad tym wielkim codebase'em, który był tworzony przez 15 lat nad milionami linii kodu, a pracujemy jedynie nad jedną małą częścią, nad jednym mikroserwisem. Oczywiście inne zespoły pracują nad innymi mikroserwisami w takim ułożeniu. Problem jest taki, że ten monolit w tym momencie nie wygląda w taki sposób. Tak? Nie został on tak fajnie równo podzielony na jakieś mikroserwisy i ta struktura jest taka piękna, wszyscy się między sobą dogadują, każdy wie z kim rozmawia, po prostu wygląda to jak kryształ. Po pierwsze, nadal jesteśmy w takiej transformacji, tak? Czyli przechodzimy z monolitu w system rozproszony, czyli nie wszystko jest jeszcze rozproszone. Po drugie, jeżeli są już rozproszone rzeczy, to wyglądają one mniej więcej tak.
Tak, czyli jest to kompletny chaos. To jest pierwszy chaos tej prezentacji. Tak? To nie możecie oczekiwać, że systemy rozproszone będą systemami jakiejś pięknej struktury. Tak? To będą systemy, które wyglądają mniej więcej tak. Jeżeli oglądaliście jakieś prezentacje inżynierów Netflixa, to pewnie pokazywali oni tam, jak wygląda ich obsługa transakcji właśnie w ich systemie rozproszonym. Tak? To są setki czy tysiące nawet mikroserwisów, które wymieniają między sami sobie, między mikroserwisami dane, wiadomości. I tak naprawdę jako człowiek, jako inżynier pracujący nad jakimś konkretnym mikroserwisem, nie jesteś sam nawet w stanie ogarnąć tego pełnego obrazu, co się z czym komunikuje. No a chaos engineering mówi nam, że my chcemy uzyskać pewność co do tego, jak nasz system, ten rozproszony system, zachowuje się na produkcji podczas różnych dziwnych sytuacji, tak? Więc no, nagle okazuje się, że to jest problem. Ale chwila, przecież my, pracując z monolitem, mieliśmy bardzo wiele różnych ról, tak? Są deweloperzy, którzy kodują, testują ten monolit. Są ludzie odpowiedzialni za pipeline, jakieś dostarczanie nowych wersji na produkcję, są ludzie z OPS-u. Są ludzie, którzy zajmują się na co dzień utrzymaniem tego monolitu na produkcji w tym cloudzie, czyli SRE, które czuwa, że wszystko jest dostępne dla użytkowników. Są QA-e. U nas QA nie są odpowiedzialni za testowanie, co za takie szerzenie kultury jakości i wspomaganie w testowaniu deweloperów. No i jest customer support, tak? Czyli jeżeli cokolwiek u klienta pójdzie źle, no to wtedy jest pierwsza linia supportu, która mu w tym pomaga. No i tak było, ale teraz już tak nie jest. Tak? Teraz już w tej sytuacji, kiedy przechodzimy z monolitu na system rozproszony, kiedy te complexity naszego kodu teoretycznie maleje i już nie jest tak duże jak w wielkim systemie monolitycznym, jakby nie ma za bardzo powodu, żeby utrzymywać te różne inne role w tym zespole, który zajmuje się tylko i wyłącznie jedną małą częścią całego systemu rozproszonego. Tak? Więc jest tylko i wyłącznie jedna rola, jest rola dewelopera i to ten deweloper de facto odpowiedzialny jest za realizowanie zadań, które wcześniej były rozproszone pomiędzy różnymi innymi rolami. My de facto staramy się żyć zgodnie z tym właśnie tutaj mottem. Jeżeli nie znacie tego gościa, pewnie większość z was go zna, jest to były CTO Amazonu, Werner Vogels, który powiedział, że właśnie, że jeżeli ty coś tworzysz w Amazonie, tak, jeżeli budujesz jakiś nowy mikroserwis, to okej, spoko, masz na to zielone światło, ale musisz mieć tą świadomość, że będziesz ten serwis, tą nową rzecz utrzymywał. Tak, że nie ma innej osoby, której zrzucisz jakby odpowiedzialność za utrzymywanie tego, co zakodowałeś. No i co to de facto znaczy? No to znaczy tyle, że o ile serwis w większości sytuacji działa, tak, działa w naszym pipeline, z reguły działa na prodzie, to w momencie, kiedy coś przestanie działać, to nie ma osoby, która za ciebie w nocy wstanie i naprawi jakiś problem. To będziesz prawdopodobnie ty, tak? Znaczy wiadomo, że mam jakąś rotację wewnątrz zespołu. Nie jest tak, że cały zespół ciągle jest na on-callu, tylko się tym dzielimy. Ale tak się składa, że dzisiaj to ja jestem na on-callu. Więc no, tak się akurat złożyło. To nie jest tak, że sobie to planowałem. Ale jestem to ja dzisiaj na on-callu. Jeżeli cokolwiek z tym serwisem, którym się zajmuję, poszło nie tak, no to prawdopodobnie musiałem na chwilę przerwać tą prezentację i sobie poradzić z problemem. Tak? Całe szczęście to nie jest 3:24 w nocy, więc to dobrze. Ale też chciałem pokazać, że to, że tutaj jestem i o was mówię odnośnie utrzymywania serwisów w systemach rozproszonych, to też wskazuje, że ja tą pewność co do tego, jak ten serwis się zachowuje w różnych nietypowych sytuacjach nabyłem. I właśnie nabyłem ją poprzez eksperymentowanie w ramach chaos engineeringu. Dobra. No ale tak. Okej, jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie serwisu, za zaimplementowanie go, za utrzymanie go, no ale w sumie przetestowaliśmy go, tak, więc wszystko powinno być okej, przetestowaliśmy go automatycznie, mamy tam różne rodzaje testów automatycznych, które są uruchamiane w naszym pipeline, przetestowaliśmy go też eksploracyjnie, więc co de facto może pójść źle w takim systemie zbudowanym z dziesiątków mikroserwisów, czy tak naprawdę stan jako taki nie istnieje, jest wymieniany poprzez sieć pomiędzy tymi różnymi mikroserwisami,
Co tak naprawdę może pójść źle? Przecież wiemy, że są te tutaj prawdy systemów rozproszonych, tak? Że sieć jest pewna, że tak naprawdę nie ma żadnych opóźnień w tej sieci i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to jedna wielka ściema, tak? To nie są żadne prawdy systemów rozproszonych, to są fallacies of distributed systems. I jeżeli pracujecie z systemami rozproszonymi, czy w ogóle jeżeli kończyliście studia informatyczne, no to macie świadomość tego, że systemy informatyczne są bardzo takie kruche, rozproszone systemy informatyczne są bardzo kruche. I w jaki sposób sobie musimy poradzić z tymi mitami systemów rozproszonych, zastosować jakieś rozwiązania, które nam pomogą uniknięcia tych problemów. Więc wiemy, że sieć nie jest pewna, dlatego też mamy retrye w naszym kodzie, dlatego cache'ujemy odpowiedzi, dlatego mamy różnego rodzaju health czy deep checki, tak? Sprawdzamy, czy czasami nie wpadliśmy w partycję sieciową, czy czasami nie jesteśmy w sytuacji, gdy nie widzimy naszych zależności, naszych serwisów, od których zależymy, czy też serwisy, które zależą od nas, nas nie widzą i tak dalej. Mamy jakieś rozwiązania, które nam pomagają takie sytuacje wyłapać. Opóźnienia w sieci istnieją, tak? I zawsze jest dobrze sobie ustawić jakiś timeout na realizację połączenia pomiędzy serwisami. Transakcje pomiędzy systemami nie są natychmiastowe, tak? I w momencie, kiedy my otrzymujemy jakiś request, żeby go przetworzyć, nasz serwis otrzymuje jakiś request, żeby go przetworzyć, to wiemy, że może na przykład skoczyć GC, tak, i będzie problem, dlatego czy jakikolwiek inny problem, którego do końca nie kontrolujemy, więc musimy sobie ustalić jakiś czas na przetwarzanie transakcji po naszej stronie, tak, żeby nie wstrzymać pracy jakiegoś serwisu, który od nas zależy. Same systemy w takim rozproszonym środowisku, w momencie, kiedy coś się stanie, tak, na przykład jakiś jeden node klęknie i będzie musiał zostać zrestartowany, to nie jest tak, że on zostanie zrestartowany natychmiastowo, tak? Może być też sytuacja taka, że poprzez wykorzystanie retry my nie damy takiemu systemowi szansy na powstanie, więc żeby takich sytuacji uniknąć, musimy stosować jakieś circuit breakery, które będą obserwowały jaki jest stan naszych zależności i czasami nie powodowały problemów w tych zależnościach, że one tutaj nagle zaczynają odpowiadać 500-kami, nie są dostępne, a my zwiększamy jeszcze trafik i ubijamy je jeszcze bardziej. Nie mamy dostępu do nieokreślonych zasobów, chociaż wydaje nam się, że Amazon ma nieokreślone typy maszyn, więc zawsze możemy chcieć więcej i więcej. Zawsze jest jakiś limit i stosujemy różnego rodzaju rozwiązania, jak na przykład load shedding, tak? Czyli w momencie, kiedy osiągamy jakiś poziom na przykład zajętości procesora, to mówimy sorry, ja już nie jestem w stanie obsługiwać więcej zapytań. Jeżeli zacznę obsługiwać więcej zapytań, no to prawdopodobnie ten node, który teraz odpowiada i ma problemy z procesorem, padnie i będzie problem. Chcielibyśmy, żeby w tym systemie rozproszonym każdy był równy, czyli jeżeli ja chcę być, czy jestem zależny od serwisu B i jest jakiś inny serwis, który jest zależny od serwisu B, to chcę, żeby każdy miał takie same prawa do tego serwisu. Natomiast w rzeczywistości tak nie jest i mamy rate limiting, który pozwala nam zdecydować, kto ile razy może korzystać w jakiejś jednostce czasu z serwisu. Sam ruch w systemach nie jest równomierny, no ale całe szczęście mamy autoscaling, tak? Czyli zawsze możemy dodać sobie jakieś dodatkowe nody, jeżeli jesteśmy w stanie horyzontalnie się wyskalować, to dodatkowy node pozwoli nam obsłużyć dodatkowy trafik. No i teraz tak, widać, że to nie są nowe problemy, te problemy z nami były od parę dziesięciu lat, mamy na nie sprawdzone rozwiązania, więc de facto moglibyśmy stwierdzić, no kurde, no to jeżeli wszystko jest takie piękne i oczywiste, to po co nam jeszcze chaos engineering, tak? Wystarczy, że w momencie, kiedy nasz serwis zaczyna polegać na innym serwisie, to zastosujemy retry, zastosujemy cache, zastosujemy circuit breakery, jeżeli ktoś będzie polegał na nas, to zastosujemy load shedding i tak dalej i wszystko będzie cacy, tak? Nawet mamy biblioteki, które de facto dostarczają nam większość z tych rozwiązań, o których wspominałem. No i wystarczy, że sobie na przykład załadujemy do naszej zależności Resiliency 4J i od razu możemy wszystko w piękny sposób mieć w swoim serwisie. Ale niestety żyjemy w świecie takim, to się mówi, kompleks, tak? Czyli możemy na przykład mieć jakiś problem,
jakoś na niego zareagować i ta reakcja spowoduje inny problem gdzieś indziej. Czy możemy mieć jeden problem, na który mamy rozwiązanie, drugi problem, na który mamy rozwiązanie, natomiast gdy te dwa problemy wystąpią, to nagle te dwa rozwiązania nie działają. I teraz takie przykłady z życia naszego systemu. Mieliśmy problem z tym, że nie do końca wszyscy postępowali zgodnie z takim naszym wewnętrznym procesem migracji, tak? W takim systemie, gdzie availability jest 100%, nie ma momentu, kiedy jakaś wersja wiadomości wysyłana pomiędzy serwisami, jakby zawsze mamy wersję poprzednią i wersję aktualną, tak? Czy wersję następną. Zawsze mamy te dwie wersje i z tymi dwoma wersjami musimy sobie radzić. Ale u nas to przez pewien czas był problem, żeby właśnie taką mentalność zbudować, że zawsze musimy budować kompatybilnie wsteczny kod, więc zaczęliśmy realizować zmiany za feature flagami, że jeżeli z jakiegoś powodu ten nowy kod nie jest kompatybilnie wsteczny z wersjami wiadomości, które są rozprowadzane w systemie, no to przynajmniej mamy feature flagi, żeby w takiej sytuacji zmniejszyć impact, wyłączyć kod, który nie jest kompatybilnie wsteczny i tyle. Nie? No to wydawałoby się, że super, że mamy rozwiązanie do jednego problemu. Natomiast wprowadzając feature flagi, nasz system stał się systemem zależnym od systemu zarządzania, czy serwisu zarządzania feature flagami. No ale spoko, nie? My wiemy, że to jest jakiś serwis, który może mieć problemy z dostępnością, że może wpaść w partycję i tak dalej, więc zaczęliśmy go cache'ować. Nie? Więc wartości feature flag, które ten serwis zwracał. No i wszystko działało dobrze do momentu, kiedy nody nie musiały się skalować, bo okazało się, że w momencie, kiedy musieliśmy stworzyć nowe nody i zaczęliśmy tak naprawdę konstruować serwis, tworzyć obiekty i tak dalej, no to w konstruktorach te cache, które normalnie były dostępne nie były. I nagle okazywało się, że kiedy serwis do zarządzania feature flagami jest niedostępny, my chcemy się wyskalować, no to nody nie mogą się wyskalować, bo de facto nie mogą stworzyć obiektów, nie? Więc widać, że ciekawy case i raczej nikt nie byłby w stanie go przewidzieć. No tak, on wyszedł podczas eksperymentowania. Inny taki case. Mieliśmy problem z odpowiadaniem podczas takich nagłych spajków żądań. No ale okej, no to stwierdziliśmy, dobra, to będziemy skalować nody, żeby w sytuacji, kiedy ten spike się pojawia, kiedy mamy większe użycie procesora, po prostu będziemy mieć więcej nodów dostępnych, tak? Będziemy tworzyć więcej nodów, żeby to ogarnąć. Czego nie przewidzieliśmy, to tego, że w sytuacji, gdy są duże spajki i zaczynamy tworzyć nowe nody, to te nowe nody przy starcie już trochę, albo przynajmniej w niektórych sytuacjach, przeskakują ten threshold na skalowanie, bo po prostu, no nie wiem, spike wstaje, tak, wstają nasze wszystkie zależności, robi się spike na CPU, a dodatkowo jeszcze za wcześnie rutowaliśmy ruch do tych nodów i te nody zostały ubijane, tak, czyli te nowe nody zostały ubijane, natomiast stare nody już były recyklowane i też były ubijane, nie, więc de facto autoskalowanie powodowało, że mieliśmy jeszcze gorszą sytuację, niż jakbyśmy tego autoskalowania nie mieli. No i właśnie dlatego, że żyjemy w takim świecie skomplikowanym, eksperymentujemy, tak? Sprawdzamy, jak się różne rozwiązania zachowują, kiedy nagle zaczyna kilka rzeczy nie grać w naszym systemie. Jak wygląda taki cykl eksperymentowania z chaos engineeringiem? Po pierwsze musimy zdefiniować coś, co się nazywa steady state, tak? Jeżeli jesteśmy zespołem odpowiedzialnym za jakiś mikroserwis, to ten mikroserwis ma jakieś zadania, on spełnia jakieś use case'y. I pewnie ci, którzy na tym mikroserwisie polegają, mają jakieś oczekiwania odnośnie tych use case'ów, tak? Na przykład, nie wiem, że ja jestem w stanie w ciągu sekundy 100 tysięcy razy taki use case wykonać, czy jestem w stanie w 99% wykonać go poniżej 100 milisekund. Więc to są jakieś charakterystyki, pewnie nazywacie to SLO albo SLA, które definiują nam, w jaki sposób system powinien się zachowywać w stanie steady. Kiedy już mamy zdefiniowane takie metryki, możemy zacząć myśleć o hipotezie związanej z tym, jak nasz system
powinien się zachowywać w jakiejś ciekawej sytuacji. No i zawsze mówimy, OK, w momencie, kiedy na przykład coś jest niedostępne, to wiemy, że mamy jakieś sposoby, tak, zaimplementowane, które spowodują, że ten steady state, który sobie przyjęliśmy, nie zostanie w żaden sposób zaafektowany. Tak? Jak dobrzy naukowcy podchodzimy do takiej hipotezy, próbując ją obalić. Tak? Czyli próbujemy wykonać eksperyment, który powie, OK, dobra, to ja teraz wprowadzę taką sytuację na środowisku, że tego czegoś nie będzie i teraz zobaczymy, czy naprawdę nasz system potrafi utrzymać steady state. Weryfikujemy, czy tak się dzieje i wyciągamy wnioski, tak? Wyciągamy wnioski, bo albo tak się stało, tak? Czyli system był sobie w stanie poradzić z jakimiś nieprzewidywalnymi czy przewidywalnymi sytuacjami, albo nie, i wtedy musimy zrobić analizę tego, co było przyczyną tego, że system nie był w stanie utrzymać swojego steady state'a i w jaki sposób możemy uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Możemy też w ramach improve zautomatyzować cały eksperyment, tak, żeby nie ponosić, nie robić go w kółko przy kolejnych sesjach chaos engineeringowych. Innym takim podejściem do takiego cyklu chaos engineeringu jest taki czterostopniowe podejście. Pierwsza faza to jest faza takiej kreatywności, tak? Czyli zaczynamy myśleć, co by tutaj w tym naszym systemie mogło pójść nie tak i jak na ten system sobie z tym poradzi. No i możemy na przykład zastanowić się, OK, jeżeli mamy jakiś use case w naszym serwisie, no to tak naprawdę czego ten use case potrzebuje, żeby móc zostać wykonany, tak? I co, jeżeli czegoś nie będzie, na przykład, tak? Czyli mamy ten what if. Możemy skorzystać z postmortemów. Akurat u nas w organizacji zespoły wymieniają się między sobą jakby takim lessons learned, co poszło nie tak na produkcji, jakiego typu incydenty mieli, jakiego typu root cause'y zidentyfikowali. Więc w sytuacji, gdy na przykład widzimy serwis, który ma bardzo podobny stack technologiczny czy architekturę do naszego i miał jakieś problemy, no to możemy sobie wziąć takie wnioski z postmortem, spróbować zreplikować problem, który ten inny zespół miał i na przykład potwierdzić, że nasz system nie będzie miał podobnego incydentu w przyszłości. Innym takim sposobem znalezienia ciekawych scenariuszy czy eksperymentów, jest szukanie w zespole czegoś takiego jak overconfidence effect, tak? Czyli jeżeli jesteście w zespole i ciągle słyszycie, że no a my z tym nigdy nie będziemy mieć problemu, albo u nas to zawsze będzie działo, albo coś tam, to prawdopodobnie nikt nawet nic nie zrobił, żeby potwierdzić, że tak nie jest, tak? Czyli na przykład, o dobra, my zawsze cache'ujemy wartości feature flag, więc nigdy niedostępność feature flag serwisu nie będzie problemem, tak? Więc no okej, dobra, to sprawdźmy, co się stanie w momencie, kiedy właśnie zaczniemy skalować nody. No i też szukanie single point of failure. I to nie jest tylko i wyłącznie single point of failure, jak na przykład, nie wiem, patrzymy na ten cały stok technologiczny, który mamy na naszą architekturę i mówimy, okej, mamy jedną instancję bazy danych, tak, nasza baza danych nie jest rozproszona, więc tutaj, jeżeli ten node tej bazy danych padnie, no to będziemy mieć problem. Ale to jest też patrzenie po zespole, analizowanie tego, czym się ludzie w tym zespole zajmują, i na przykład zidentyfikowanie osoby, która jest odpowiedzialna za Elasticsearcha, tak? Bo mamy akurat, opieramy się na Elasticsearchu i jest tylko zawsze jedna osoba, ekspert Elasticsearcha. I ona rozwiązuje wszystkie problemy, które się pojawią z Elasticsearchem. No jeżeli taką osobę zidentyfikujemy, no to jest nasz single point of failure, tak? To nie jest może single point of failure zbudowany z bitów i bajtów, ale z mięska, co nie zmienia faktu, że w momencie, kiedy ona nie będzie dostępna, bo na przykład zachoruje, a będzie problem z Elasticsearchem, no to będzie problem, nie? No to zróbmy eksperyment, kiedy tej osoby nie ma, tak? Poszła sobie na kawę na kolejne piętro. Kolejny etap eksperymentowania to jest takie coś, co ja muszę sobie wewnętrznie robić, bo ogólnie ja nie jestem deweloperem od zawsze. Zaczynałem jako QA i ogólnie zawsze miałem tą taką manię znajdowania problemów, tak? Czyli okej, dobra, ja teraz znajdę wam buga czy sytuację, w której system nie działa tak, jak powinien, nie? Tylko że to nie o to chodzi w chaos engineeringu, nie? Nie o to chodzi w chaos engineeringu, żebyśmy teraz powiedzieli, o dobra, to co się stanie w momencie, kiedy jutrzejszego dnia Amazon zbankrutuje?
z naszym systemem. No wiadomo, że nie będzie działał, no bo wszystko jest hostowane na AWS-ie, tak? Więc to nie o to chodzi, żeby znaleźć przykłady, gdzie nasz system na 100% sobie nie radzi, tylko po to, żeby pokazać, o Boże, jak to my jesteśmy niesamowici, że znaleźliśmy takiego case'a, tylko chodzi o to, żeby znaleźć przykłady, gdzie my myślimy, że nasz system powinien je być w stanie obsłużyć. Tak, więc tutaj mam taki punkt, curb your chaos, tak? Trochę zastanówmy się, po co my to robimy, nie po to, żeby realizować jakieś ciekawe, dziwne scenariusze, które normalnie w życiu codziennym się nie zdarzą. Następnym punktem jest takie zbieranie. Teraz zbieranie, po pierwsze, jakby aprowali różnych ludzi, tak? Bo to ten serwis, na którym my będziemy teraz eksperymentować, to jest serwis, który jest dostępny na jakichś środowiskach. Prawdopodobnie są inne serwisy, które na nim się opierają. Jak nagle zaczniemy coś wyłączać, żeby coś przetestować w naszym serwisie, no to może się okazać, że ktoś, kto na nim polega, no będzie niezadowolony, tak? Będzie miał trochę słabszy dzień przez nas. Więc musimy poinformować ludzi o tym, że zamierzamy zrobić sesję chaos engineeringową. Zakładamy, że wszystko pójdzie tak, bo jesteśmy pewni naszego serwisu, ale zawsze wiemy, że coś może się nie udać. Nie jest tak, że testujemy tylko i wyłącznie na produkcji. Na produkcji mamy typy testów, które zawsze uruchamiamy, ale to tylko i wyłącznie dlatego, bo nabraliśmy dosyć dużej pewności co do tego, jak nasze serwisy zachowują się przy takich sytuacjach. Natomiast bardzo często chaos engineering po prostu wykonujemy na stagingu, co nie zmienia faktu, że nadal na stagingu mamy inne serwisy, które na nas polegają i musimy o fakcie eksperymentowania poinformować. Następnie zbieramy grupę ekspertów, tak? Czyli jeżeli chcemy wykonać jakieś eksperymenty związane z jakąś konkretną na przykład bazą danych, no to dobrze by było, żeby jakaś osoba, która dobrze zna tą bazę danych, się pojawiła i żeby nam pomogła ze znalezieniem narzędzi i oskryptowaniem tych narzędzi, tak? Bo będziemy musieli tą bazę danych wprowadzić w jakiś stan, który chcemy sprawdzić. No i też chcemy się upewnić, że to observability, które mamy dostępne, czyli jakiś monitoring, jakiś alerting, tego typu rzeczy, jest wystarczające. Tak? Nie chcemy mieć sytuacji, gdzie zaczniemy eksperyment, okaże się, że nasz serwis nie jest w stanie obsłużyć jakiejś danej sytuacji, będziemy chcieli zrobić root cause analysis i nagle się okaże, że nawet nie mamy na czym tego root cause analysis zrobić, bo nie mamy w ogóle logów, nie mamy monitoringu komponentów, które zaafektowaliśmy. Jeżeli chodzi o narzędzia, jest bardzo dużo różnych narzędzi, które możecie wykorzystać do tego, żeby wprowadzić serwis i system w bardzo ciekawe sytuacje, w bardzo ciekawe miejsca. Poczynając od IP tables czy traffic control, to są podstawowe aplikacje na Linuxie, ale są bardzo potężnymi narzędziami, jeżeli chodzi o symulowanie na przykład partycjonowania w sieci. Mamy bardziej zaawansowane aplikacje, jak na przykład Toxi Proxy, wypuszczone przez Shopify, open source'owe proxy, które pozwala dodatkowo wprowadzać zamieszanie w sieci. Mamy skrypty i tule pod konkretne platformy. Jeżeli na przykład korzysta się z Dockera, jest Blockade, który pozwala na przykład zrobić magię w sieciach dockerowych i też spowodować, że kontenery wpadają w partycje w sieciach. Czy też na przykład skrypty, które pozwalają zasymulować większe obciążenie procesora, tak? Jak na przykład CPU burn czy StressNG. Tak naprawdę tych narzędzi jest bardzo dużo, bo chaos engineering jest teraz na topie i nie ma dnia, kiedy ktoś nie wpada na coś nowego. Teraz co z tymi narzędziami zrobić, tak? My mamy takie trochę chałupnicze podejście do tego, jak sobie emulujemy różne eksperymenty. Mianowicie korzystamy z
AWS-owego system managera, tak, no bo nasza cała infrastruktura jest hostowana na AWS-ie, no i sobie skryptujemy to, co na nodach powinno się dziać, tak. Mamy system managera, mamy system manager skrypty, możemy sobie wykonać jakieś operacje na nodach, i na przykład możemy sobie stworzyć jakiś skrypt, który będzie nam umożliwiał wykonanie IP tables na nodzie, tak. No i teraz musimy mieć pewnie jakąś taką warstwę orkiestrującą, która powie OK, bo no to nie jest tak, że nasz serwis jest tylko i wyłącznie na jednym nodzie, tylko jest pewnie na kilkudziesięciu nodach, który powie OK, dobra, ja chcę IP tables włączyć na wszystkich nodach naszego serwisu. Tak? No i akurat tak się składa, że my mamy taką warstwę pośrednią pomiędzy nami a Amazonem, coś, co u nas się nazywa Micros. Amazon też już taką warstwę ma, tak, teraz chyba w poprzednim roku opublikował CDK, tak, czyli jakąś możliwość orkiestrowania, właśnie oskryptowywania nodów, i akurat na tym przykładzie, gdzie korzystamy z własnej platformy, jesteśmy w stanie na przykład wyłączyć ruch dla jakiegoś konkretnego IP-ku już na wszystkich nodach naszego serwisu, żeby przetestować, jak zachowają się one w sytuacji, kiedy jakaś zależność, jakiś serwis zależny jest niedostępny. Jeżeli nie lubicie takiego chałupniczego podejścia, no to są też różnego rodzaju frameworki, które robią to prawdopodobnie trochę lepiej, jak Chaos Toolkit, Chaos AQ i Gremlin. Nie mam żadnego doświadczenia, jak tak powiedziałem, no my mamy własne oskryptowanie i jesteśmy w stanie tym skryptowaniem zrobić prawdopodobnie wszystko to, co te frameworki są w stanie zrobić za nas. No i już po tej fazie takiego zebrania tych wszystkich ludzi, pozwoleń, skryptów, no to mamy tą fazę eksperymentowania, tak? Czyli też fazę nauki, tak? Bo też uczymy się tego naszego systemu, tego jak on się zachowuje w ciekawych sytuacjach. No i w tej fazie uczenia mamy po pierwsze monitoring, tak, czyli monitorujemy, co się dzieje z naszym systemem, wszystkimi zależnościami. Mamy też fazę reakcji. Ja jestem dzisiaj na on-callu. Teoretycznie, jakby poszło coś nie tak, no to powinien dostać alert, że coś z naszym serwisem się dzieje niedobrego. Więc też sprawdzamy, czy takie alerty się pojawiają. Mamy fazę analizy, czyli analizujemy to, czy dlaczego serwis miał problem z jakąś sytuacją, co było tym root cause'em, i w końcu taką fazę konkluzji, tak? Czyli jeżeli wiemy, jaki jest root cause, no to musimy go naprawić. Prawdopodobnie wpadnie nam coś po takiej sesji chaos engineeringowej do backloga, coś, co będziemy musieli w przyszłym sprincie zaadresować. Poza tym, że robimy te sesje chaos engineeringowe, żeby potwierdzić naszą hipotezę, tak? Czyli jeszcze raz przypominając, naszą hipotezą jest, że nasz serwis jest w stanie sobie poradzić w nietypowych sytuacjach. To też zbieramy różnego rodzaju metainformacje tego, jak my i jak nasz system sobie z różnymi sytuacjami radzi. Zbieramy na przykład czasy, tak? Czyli zbieramy czasy, ile czasu zajęło systemowi na detekcję tego, że coś jest nie tak, tak? Ile czasu zajęło systemowi na eskalowanie problemu do człowieka, bo okazało się, że system nie jest w stanie sam zareagować na zaistniałą sytuację i potrzebuje jakiegoś ludzkiego operatora, żeby na nim odpowiedzieć. Następnie sprawdzamy, jak dużo czasu zajmuje temu operatorowi, żeby wstać w nocy. Akurat nie robimy eksperymentu w nocy, ale żeby dostać na przykład SMS-a czy telefon i na niego odpowiedzieć, czyli ten time to respond. I na końcu, ile czasu zajmuje człowiekowi wyprowadzenie systemu na prostą, czyli time to recovery. No i te czasy nam też mówią o różnych takich ciekawych problemach, tak? Na przykład jeżeli time to recovery jest dosyć długi dla człowieka, no to prawdopodobnie jest to związane z tym, że człowiek nie ma jakichś runbooków, jakichś procedur dostępnych, które musi wykonać w momencie, kiedy jakaś sytuacja zachodzi, więc możliwe, że trzeba będzie trochę czasu zainwestować w to, żeby takie procedury powstały, lub te procedury, które istnieją, są niedostępne.
Albo, znaczy nie to, że niedostępne, chociaż taka sytuacja, że niedostępne też może być prawdopodobna, o ile trudne w zrozumieniu, tak, że sama procedura tak naprawdę nikt nigdy nie czyta i nikt nie rozumie. Była taka sytuacja co do dostępności procedur, bo kiedyś ktoś postanowił podczas takiej sesji house engineeringowej zamknąć na klucz pokój, gdzie były procedury złożone, tak? Więc wszyscy wiedzieli, że mają tam jakiś taki magiczny pokój, gdzie są runbooki wydrukowane, bo z jakiegoś powodu nie trzymają runbooków z kodem. No to ktoś postanowi, okej, dobra, to ja zamknę wam ten pokój. No oczywiście nie powiedział, tak? Zamknę potem pokój i zobaczymy, co zrobicie. No i zamknął pokój, house engineering experiment się wykonał, system nie był w stanie sam zareagować na problem, no i ludzie zaczęli szukać tamtych, do tego pokoju lecieć i szukać runbooków, pokój zamknięty, no i problem, nie? Więc dobrze jest też zwracać uwagę właśnie na te czasy, żeby identyfikować inne problemy, jeżeli chodzi o reagowanie w sytuacjach nietypowych. No i oprócz tych czasów, no tak jak mówiłem, ciekawa sytuacja następuje w momencie, kiedy te nasze przewidywania, ta nasza hipoteza okazuje się niepoprawna, tak? Czyli nasz system nie jest w stanie sobie poradzić z jakąś sytuacją, bo teraz musimy przeanalizować, dlaczego tak się dzieje, gdzie zrobiliśmy błąd, zidentyfikować ten root cause, wyciągnąć wnioski i upewnić się, że to, co nam wyląduje w backlogu w kolejnym sprincie, to jest coś, co adresuje całą klasę potencjalnych problemów, a nie tylko coś, co adresuje tylko konkretne wystąpienie problemu. I my, przystępując do root cause analysis, zawsze staramy sobie zadać takie trzy pytania. Po pierwsze właśnie, co było naturą problemu, czyli co spowodowało, że problem wystąpił, czyli znalezienie tego root cause'a, ale oprócz tego kwestionujemy też nasz monitoring i alerting, czyli co moglibyśmy zrobić, żeby szybciej dowiedzieć się o tym, że mamy problem. Tak, bo bardzo często albo w ogóle się nie dowiadujemy o problemie z jakichś automatycznych systemów, a na przykład ludzie nam mówią, że z naszym serwisem jest coś nie tak, bo na nim polegają. Czy też zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób moglibyśmy skrócić ten czas potrzebny na to właśnie recovery, tak? Czy na przykład moglibyśmy stworzyć jakieś skrypty, które pozwalają nam szybciej zidentyfikować problem i szybciej na ten problem zareagować. Okej. Teraz w jaki sposób my gramy w house engineering, tak? To jest zabawa zespołowa. To jest zabawa, która jest, no, jest dosyć duży fan z nią związany, bo każdy lubi tak patrzeć, co się dzieje w takich nietypowych sytuacjach, jak się software zachowuje, znajdować jakieś ciekawe case'y z tym, jak coś zostało zaimplementowane. Więc mamy cztery takie play'e, z których możemy korzystać. Jest coś takiego jak Game Day, jest coś, co nazywamy War Games, coś, co nazywamy House Bash i Fire Drill. Game Day nigdy nie robiliśmy, ale opowiem, jaka jest, znaczy my jako członkowie zespołu nigdy nie robiliśmy, ale powiem, jaka jest idea za tym. Do Fire Drilla się przygotowujemy, tak? Więc to jest coś, co jest teraz przed nami, co jest takim kolejnym krokiem. O co chodzi w Game Dayu? W Game Dayu po prostu mamy dzień poświęcony tylko i wyłącznie na eksperymentowanie z serwisem, eksperymentowanie z systemem, tak? Dzielimy się na jakieś grupy 3-4-osobowe, każda grupa przygotowuje sobie jakiś eksperyment, każda grupa ma do dyspozycji własne odizolowane środowisko, na którym będzie testowała, tak? Czy tam eksperymentowała. Natomiast w Wargames już to nie jest całodniowe wydarzenie, już nie wszyscy bierzemy udział w eksperymentowaniu, a jedynie jakaś grupa wybrana, prawdopodobnie jest jakaś rotacja, eksperymentuje na serwisie. W House Bashu jest dosyć ciekawie, bo też mamy wybraną grupę, natomiast ta wybrana grupa dzieli się na takie pomniejsze zespoły. I te zespoły mają swoje odpowiedzialności, tak? Mamy zespół czerwony, który eksperymentuje, tak? Ich zadaniem jest wymyślenie jakiegoś scenariusza, w którym system powinien zachowywać się poprawnie, czyli być nadal w tym steady state'cie. Mamy zespół fioletowy, który jest w sytuacji on-call'a, czyli jest operatorami systemu w tym czasie. Te zespoły pracują niezależnie od siebie, jakby zespół fioletowy nie wie, co robi zespół czerwony,
zespół czerwony nie wie, czy sobie zespół fioletowy poradził i tak dalej. Tak? I mamy zespół żółty, który obserwuje oba zespoły, obserwuje system, notuje, jest takim niezależnym obserwatorem tego wszystkiego, co się dzieje. No i zespół czerwony wykonuje eksperyment na serwisie, który powinien być sprawdzany przez zespół fioletowy. No i po wykonaniu eksperymentu zespoły się zamieniają, tak? Czyli zespół fioletowy staje się zespołem czerwonym i to on wykonuje eksperymenty. No i zadaniem takiego chaos basha jest sprawdzenie, jak ludzie radzą sobie w sytuacjach stresowych, tak? Kiedy tak naprawdę nie są świadomi tego, jakie eksperymenty będą wykonywane, czy w ogóle jakieś eksperymenty będą wykonywane. Jakie będą miały one przełożenie na system, czego się tak naprawdę mogą spodziewać, jakich alertów, jakie rambuki będą potrzebne do wykonania, żeby sobie poradzić z problemem. Więc jest tutaj taka trochę takiej tajemniczości, ale też trochę takich realiów życiowych, tak? Kiedy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co o 16.06 zdarzy się, jak ja będę we Wrocławiu z moim systemem, w jaki sposób ja to zareaguję. Natomiast w organizacjach już taką świadomość mamy, tak? My w grupie przygotowujemy eksperyment i w grupie reagujemy na to, co się z systemem dzieje. Krokiem dalej jest fire drill, bo o ile w chaos bashu czas na eksperymentowanie jest ograniczony, tak? Czyli mówimy, okej, dobra, zespół czerwony, wy macie 30 minut teraz na to, żeby przeeksperymentować coś na systemie. O tyle w fire drill już ten czas już jest trochę dłuższy, tak? Że mamy cały dzień, kiedy zespół czerwony może eksperymentować na systemie, natomiast zespół fioletowy reaguje. Bo zauważyliśmy, że podczas chaos bashu bardzo często zespół fioletowy, wiedząc, że coś się ma wydarzyć systemem, zaczyna otwierać miliony tabów, analizować miliony różnych dashboardów, splanków itd., itd. Po prostu aktywnie szukają problemu, tak? Chociaż tak naprawdę nie powinni tego robić, powinni reagować tylko i wyłącznie na sygnały, które daje im system, tak? W postaci alertów na przykład, że coś jest nie tak. No, ale wiedzą, że mają półgodzinne okno, więc oni teraz będą aktywnie szukać problemów. Natomiast przy fire drillu, kiedy to okno już jest 24-godzinne, czy załóżmy biznesowe, tak, czyli 8-godzinne, no to nikt nie będzie całego dnia spędzał na tym, żeby odświeżać sobie jakieś dashboardy, jakieś monitoringi, tylko będzie reagował na alerty, więc teraz próbujemy też poeksperymentować trochę z fire drillem. Jeżeli chodzi o te różne playe, które są dostępne, no to można je pogrupować w zależności od poziomu uczestników, takiego głównego celu, plusów i minusów. No i tak game day to jest po prostu, dobrze jest z tym zacząć, tak? No bo wszyscy bierzemy udział w eksperymentowaniu, każdy się może uczyć od siebie. Natomiast koszty są dosyć duże, no bo to jednak jest cała organizacja i też analiza jest trudna, no bo jednak mamy bardzo dużo serwisów, które trzeba ogarnąć. Wargames jest już dla trochę bardziej zaawansowanych. Trochę tracimy na kreatywności, jeżeli chodzi o Wargames, no bo prawdopodobnie jest już jakaś grupa scenariuszy, które chcemy przetestować. Chaos Bash zyskuje na tym, że jest taka wewnętrzna rywalizacja pomiędzy tymi podzespołami, więc ta kreatywność jest na pewno plusem. I też uzyskujemy trochę lepszy coverage, bo nie tylko i wyłącznie sprawdzamy, czy nasz system jest w stanie sobie poradzić z jakąś sytuacją, ale też sprawdzamy, czy mamy alerting, mamy monitoring dostępny, który nas informuje, że jakaś sytuacja wystąpiła. No i Fire Drill jest już pewnie playem, który jest dla najbardziej zaawansowanych. Tutaj już polegamy na alertingu, na monitoringu, mamy o wiele większy coverage, ale z drugiej strony mamy taką problem psychiczny, tak? No bo ludzie, którzy są w pozycji zespołu fioletowego, są narażeni na stres, na jakieś anxiety i wiedzą, że spodziewają się jakichś problemów, na które będą mogli zareagować. Jeżeli chodzi o te takie moje ulubione playe, no to właśnie jest Chaos Bash i Fire Drill, bo oprócz tego, że skupiają się one na systemie i wprowadzają jakieś ciekawe sytuacje, z którymi sobie system powinien poradzić, to również analizują to, jak się ludzie zachowują w sytuacjach nietypowych, tak? Czyli jak też oni sobie, jak się zachowują podczas sytuacji stresujących. No i
bardzo często widzieliśmy sytuacje, gdzie ludzie po prostu zaczynają panikować, tak? Dostają tutaj dziesiątki SMS-ów, kole, że coś nie działa, że jakieś automatyczne systemy przypominają, że wystąpił błąd, że trzeba go naprawić. Ludzie na zewnątrz pokoju, gdzie jest wykonywany chaos bash, chodzą i się zastanawiają, co jest nie tak, jakby dają gestami informację, że coś nie działa. Te osoby, nawet jeżeli wiedzą konkretnie, co się stało i wiedzą, że mają jakąś procedurę, którą muszą wykonać, to i tak są tak zestresowane, że bardzo często popełniają błędy w tych procedurach. Więc teraz chcemy też włączyć w same te eksperymenty rolę, którą mamy, ale z jakiegoś powodu stwierdziliśmy, że nie będziemy jej w to angażować, czyli incident managera. Tak? W momencie, kiedy mamy incydent na produkcji, mamy osobę, która pełni rolę incident managera i to jest osoba, która po prostu dowodzi. Tak? To jest osoba, która, jej zadaniem jest po prostu zachować spokój. Tak? Cała grupa, która reaguje na incydent, powinna zachować spokój, więc będziemy teraz wprowadzać też tą rolę, żeby zobaczyć, jak taka osoba dodatkowa, której celem jest zachowanie spokoju, będzie wpływała, miejmy nadzieję, pozytywnie na osoby, które na ten taki testowy incydent mają zareagować. No i wszystko to, ten cały chaos engineering jest po to, żebym ja tutaj mógł wystąpić, będąc na on-callu i swobodnie przeprowadzić prezentację, tak, żebym nabrał tej swojej pewności, też jako człowiek zaadoptował się do tego chaosu, który z pewnością istnieje w systemach rozproszonych. I przy okazji jeszcze do tego miał fan i tak naprawdę się bardzo dużo o software'ze nauczył, tak? I o tym, jak działają sieci, co to jest eventual consistency i tak dalej. Kilka książek i repozytorium, jeżeli chcecie bardziej drążyć temat. Dziękuję.